Siemanko, z tej strony Broadcast. Bardzo Was przepraszam, że dopiero po 2 tygodniach udało mi się wypuścić film, no ale no tak trochę wychodziło, bo jak miałem czas, to niestety zachorowałem, no ale w końcu jestem, cieszycie się czy nie, oto ja. Yeah, baby! Ogólnie tylko taka krótka informacja, uznałem, że co pewna ilość subskrypcji będę nagrywał też i specjały, więc najbliżej nam do setki. Więc jeżeli chcielibyście coś więcej, bardziej humorystycznego, walcie śmiało w suba. Dodam tylko, że na 100 tysięcy, jeżeli jakimś cudem dojdziemy do takiej ilości, to... Zrobię poważną analizę Disco Polo. Okej, dzisiaj film jest o dwóch rzeczach. O bardzo ważnym miejscu dla nie tylko punkrockowców, ale też i dla sceny eksperymentalnej oraz o zespołach, które są pokłosiem, że tak powiem, tego wydarzenia, tej ery. Mam na myśli No Wave. No Wave narodził się w Nowym Jorku pod koniec 1977 roku, czyli w momencie, kiedy już kończyła się pierwsza fala punk rocka. W tym czasie mniej więcej zaczął się rodzić New Wave, New Romantic, no i też wielka recesja i bieda. Ogólnie ludzie uznali, że no ale hola, tak być nie może, no ile tak można. I korupcja, i gówniana muzyka to kompletnie nie odzwierciedla tego, jak my żyjemy. Nie jest wcale tak kolorowo. Więc narodziło się coś takiego jak No Wave. Był to ruch antymuzyczny i jednocześnie antykulturowy, co oznaczało, że pojawiały się zespoły na rok, dwa, rzępoliły straszliwie i znikały, nie wydając praktycznie żadnego singla ani płyty. Uznali, że będziemy tworzyć rzeczy antykomercyjne, będziemy tworzyć sztukę dla sztuki, bo jak to powiedział Glenn Branca w wywiadzie dla Pitchfork, muzyka to wyobraźnia, chodzi o myśl, chodzi o stworzenie czegoś z niczego i dokładnie taki No Wave właśnie był. Łączył się tutaj i z noise'em, z muzyką eksperymentalną, nie miał jako takiej struktury piosenkowej wokaliści. Jeżeli jacyś byli, to najczęściej byli dodatkowym scenicznym atakiem, był dodatkiem do i tak srogo przestrojonych bądź rozstrojonych instrumentów, bo dodam też, że i większość muzyków, którzy tworzyli scenę, że tam praktycznie nikt nie potrafił grać na instrumencie, na którym grał. Mam tu na myśli DNA, Mars, Teenage Jesus and the Jerks, w której przewodziła Lydia Lunch, James Chance and the Contortions czy Red Transistors. No i tak jak też wspomniałem, te zespoły istniały nie więcej niż rok, dwa, bardzo szybko się rozpadały po nagraniu max 10-12 utworów. Jedynym takim świadectwem w zasadzie, jednym z nielicznych jest składanka No New York, którą wyprodukował Brian Eno, czyli dokładnie ten sam facet, który odpowiada za stworzenie ambientu oraz art punku. Z najważniejszych artystów z tamtego okresu, no to zdecydowanie Glenn Branca, o którym już wspomniałem, który zaraz potem utworzył swoją stajnię, w której debiut wydał chociażby no Swans ze swoim potężnym debiutem, który był jednym z najważniejszych aktów post-no-wave'owych, ale też industrialno-gotycka piękność Lydia Lunch właśnie, która była jedną z mroczniejszych post-person i jedną z najważniejszych w tamtym nurcie, która zresztą też i potem wzięła pod swoje skrzydła nikogo innego jak Sonic Youth, jeden z najbardziej znanych eksperymentalnych rockowych aktów po dziś dzień. Podsumowując, No Wave dał nam bardzo dużo możliwości, a raczej pokazał, jakie możliwości ma punk rock, wręcz
nieograniczone, bo punk to bunt, a jeżeli się buntować, to najlepiej przed całym światem i też i gatunkami muzycznymi, no bo chuj jebać, mogę połączyć punk i jazz, kto mi zabroni? No powiedz mi, kto mi zabroni? Ogólnie nazwa gatunku, z tego co pamiętam, dowzięła się od pani Lydii Lunch, czyli właśnie Madonny muzyki eksperymentalnej dla wywiadu, znaczy ogólnie nie wiadomo kto dokładnie nazwał, czy to, bo dziennikarze, bo najczęściej dziennikarze oczywiście dają nazwy gatunkom muzycznym, no ale pomijając to, był No Wave i tyle, i to jest dla nas najważniejsze. W sumie tak zastanawiam się, co by było, gdyby na przykład u nas coś takiego się pojawiało. Mamy recesję, mamy strasznie chujowe warunki życia i gdyby powstał taki ruch no polo albo no disco i disco polo zacząłoby łączyć się właśnie z funkiem, muzykiem eksperymentalnym, z noise'em, ale to byłoby zajebiste, ale bym słuchał czegoś takiego. I moja dobra, Petrus odmówiła. Shut the fuck up! Know your fucking place! Wow, ma nadzieję, że ktoś podłapie ten pomysł i zacznie ten ruch. Bardzo proszę. I niech to będzie Białystok. Kurwa, kocham Białystok. Wiecie, że w latach 80. to była jedna z najważniejszych scen alternatywy i punk rocka. No ale dobra, trochę odbiegłem od głównego też i tematu. Czyli gdyby nie No Wave, nie mielibyśmy mnóstwo zespołów, mnóstwo fantastycznych albumów. Doubters by nie nagrało You Don't Get What You Want, czy też nie byłoby Unsane, nie byłoby Noise Rocka, nie byłaby Steve'a Albiniego oraz jego projektów typu Big Black, Rape Man czy Shellac. No Unsane już mówiłem, typowy nowojorski noise rock łączący z noise właśnie z alternatywnym metalem, chociażby bluesem i punk rockiem. No bo jak już szaleć, to szaleć, łączyć elementy, które na pierwszy rzut oka kompletnie by do siebie nie pasowały, a nóż widelec uda się, stworzyłby coś zupełnie innego. I tutaj właśnie mamy nowy, młody zespół, który czerpie właśnie z tego nurtu, jest to Show Me The Body, czyli pokaż mi ciało. Nie, tak, nie o to chodzi, świntuchy, nie. Show Me The Body powstało, no jak żeby inaczej, w Nowym Jorku w 2009 roku przez dwóch przyjaciół ze szkoły średniej, a dokładnie przez Juliana Prata oraz Harlana Steeda. Ten pierwszy, czyli Julian, był wolontariuszem w klubie, który się nazywał Lower East Side ABC No Rio i w każdą sobotę tam grywały grupy punkowe. Na Julianie zrobiło to ogromne wrażenie. Uznał, że okej, kurde, ja też bym chciał w punk rocki, no to ej, Haran, chcesz punk rocka zagrać sobie? Tak fajnie sobie pograć, tak pobuntować się trochę? No. No i zaczęli grać. No i bardzo fajnie, że zaczęli grać. Przy czym nie jest to też i typowa grupa punkowa. A, no oczywiście byłbym strasznym chujem, gdybym nie wspomniał o ich perkusiście, producencie, który jednocześnie był też kuzynem Juliana, czyli Gabriel Milman. Jak możecie zobaczyć, od 2009 roku do 2016 praktycznie nic nie wydawali, ale za to grywali mnóstwo koncertów i to bardzo często spontanicznych, co to znaczy bardzo rzadko grywali w klubach, bo chcieli być blisko ludzi ogólnie i blisko swoich fanów. Dlatego grywali na przykład, no nie wiem, w knajpach z chińskim żarciem, w piwnicach, czy coś bardziej punkowego niż granie w piwnicy, w bocznych alejach, czy nawet tak, w wiaduktach mostowych, bo dlaczego by nie? To, co charakterystyczne dla tej grupy, to to, że Julian, oprócz tego, że wygląda jak wkurwiony brat bliźniak Antoniego Fantiano z The Needle Drop, no spójrz na niego, no spójrz jak on jest szczęśliwy z życia. Znaczy na pewno jest. Julian gra też na banjo. A jak? Na banjo, dlaczego nie? Kto mu zabroni? I mało tego, te banjo brzmi potężnie, bo jest mocno przesterowane. Brzmi miejscami jak gitara, często też no, grając czysto, żeby tworzyć bardzo ładne intra do utworu. I nie, to nie brzmi absolutnie jak jakiś bluegrass czy country, przy czym bluegrass będę i tak bronił, bo w zasadzie gdyby nie bluegrass, to pewnie rock wyglądałby zupełnie inaczej. Weźcie pod uwagę, że bluegrass był coverowany, a raczej artyści wykonujący ten gatunek byli coverowani przez Elvisa Presleya czy chociażby The Beatles, więc... Zapnijcie mordy tam. Dobra, jedziemy dalej. Ty jebany betoniarzu. No więc w 2014 roku
Po ilu? Po 6, 7 latach? Przepraszam, jestem strasznie chujowy z matmy. No to ja kończyłem podstawówkę, a nie matematyka. Wydali pierwszą epkę. za darmo na SoundCloudzie. Była to epka Yellow Kidney, gdzie no jeszcze nie było tak mocno słychać, że są mocno odbiegając od innych nurtów, ale właśnie słychać, że to będzie coś więcej niż taka trochę zwykła grupa rap rockowa, że tak powiem. Bo tak, już mocno siedzieli w alternatywnym hip-hopie i dopiero kiedy w 2016 roku wydali debiut, czyli Body War, to się kurde zaczęło. To po kłosie dwóch rzeczy. No Wave'u, jak wspomniałem na samym początku, oraz Death Grips. Julian miejscami brzmi jak MC Ride. Ma te swoje krzyki, te takie skandowanie charakterystyczne. Tak, Maja zresztą uważa, że nie, nieprawda, że Death Grips jest zbyt... jak to mówiłaś, że jest zbyt schizowy. No fakt, no Body War jest dużo przyjemniejsze dla ucha, jeżeli bym tak nazwał, ale Aspiryn chociażby, utwór, który zamyka Body War, jest no identyczny jak Death Grips. Mógłby spokojnie być utworem Death Grips. No ale nie samym nawiązaniami do Death Grips człowiek żyje. Właśnie mamy tutaj przepiękne, wolne metallic taste, mamy punkowe tight swat ze świetnym wstępem. Cięższe kawałki typu New Language, Two Blood Pact. To co jest super u nich, to jest to, że mają wiele cech punk rocka, metalu oraz hip-hopu, ale wcale nie popadają w manierę żadnego z tych gatunków, ani nie słychać dominacji żadnego z tych gatunków, że któryś wybija się na pierwszą stronę. Nie, Sonati Breakdowny jest szybka perka oraz trzy akordy na banjo, a jakże. Jest mocny, grubo przesterowany bas. Są syntetyczno-punkowe naleciałości, właśnie Death Grips, jak już wspomniałem. A jaką tematykę poruszają? No, podobnie jak właśnie artyści No Wave'owi. Są mocno antykapitalistyczni, anarchistyczni. Przy czym zawsze to antykapitalistyczne podejście mnie tak trochę przybijało. Tak, o, kapitalizm jest taki zły, ale kup koszulkę. No kurwa, trochę to jednak się kłóci ze sobą. No ale nie oceniam. Grunt, że robią zajebistą muzykę. No i oczywiście podziały społeczne, brutalność policji i coś, co się nazywa gentryfikacja. Gentryfikacja, tak, dokładnie. Czyli o co mniej więcej chodzi? O to, że bardzo często, no może byliście świadkami takich sytuacji, że biedniejsze dzielnice w dużych miastach są zmieniane pod bogatszą część społeczeństwa. Zobaczcie na przykład, co się dzieje w warszawskiej Pradze albo w krakowskim Kazimierzu, nie? Mamy widoczną różnicę starych kamienic i nagle bum, kurwa, winiarnia dojebana, gdzie najtańsza butelka kosztuje 60-70 zł. I bardzo często na gentryfikacji właśnie tracą, no właśnie najbiedniejsi. I tutaj Show Me The Body bardzo gęsto w tekstach też o tym mówi, co nie jest tak często spotykane tak naprawdę. A fakt, że Nowy Jork też oczywiście przeżywa dokładnie to, co też i polskie miasta, bo zresztą to się spotyka wszędzie. Zobacz, jak duża jest różnica w Delhi, w Indiach, Delhi czy New Delhi, czy w Nowym Jorku. Właśnie, gdzie jest bardzo widoczna różnica między, no i to w dzielnicach najbiedniejszych, tak, gdzie nagle stawiają się wieżowce, nowoczesne kamienice, bloki mieszkalne, a dalej są właśnie te kamieniczki zaniedbane z lat 70., 80. i po prostu wszędzie nagle zaczynają się pojawiać nowoczesne centra handlowe i tak dalej. Dobra, bo strasznie odbiegłem od tematu, ale wiecie, o co mi chodzi, też mnie to strasznie. Więc reasumując, Body War odniosło wielki sukces, bardzo oryginalny album w wykonaniu bardzo oryginalnego zespołu. Dodam jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć, że jeszcze w międzyczasie, kiedy wyszła pierwsza epka, dołączył też i do nich perkusista Noah Cohen Corbett, który też i bardzo dużo wniósł do brzmienia zespołu. Nie jest to prawda tak chaotyczny i ekspresyjny jak Zach Hill z Death Grips, ale dodaje ten zajebisty flow oraz naprawdę dobry beat. Body War można podsumować jako art punk z naleciałościami no wave'u, ale też i bardzo słyszalnym
odniesieniem do alternatywnego hip-hopu oraz rap-rocka. Zaraz po debiucie Show Me The Body wypuściło swój mixtape Corpus. Była to składanka z różnymi artystami, gdzie Show Me The Body w większości tworzył instrumentale, natomiast główną atrakcją byli pozostali muzycy, z którymi współpracowali chociażby Princess Nokia czy też Denzel Curry, którzy są już bardziej, myślę, rozpoznawalni, to bardziej w industrial hip-hopie czy właśnie w jego alternatywnej stronie. Można by mixtape porównać do dokonań, no żeby nie było, że znowu do Death Grips, ale bardziej do Clipping czy chociażby do Dalek. Jest bardzo mrocznie i tutaj też oczywiście jest bardzo dużo odniesień do problemów społecznych. Po pierwszej płycie, która przyniosła im bardzo dużą rozpoznawalność już poza Nowym Jorkiem, zaczęli mocno koncertować, nie tylko w Stanach, ale też i w całej Europie. Zawitali nawet do Polski, gdzie zahaczyli o Muzeum Auschwitz-Birkenau, która zrobiła na muzykach ogromne wrażenie, w negatywnym sensie oczywiście. I między innymi to, co tam doświadczyli, to co zobaczyli, odbiło się na drugiej ich płycie, na Dog Whistle. Cały album jest konceptem o przetrwaniu w dużym mieście, które jest właśnie zmienione w obóz koncentracyjny. I to jest jeden z najbardziej ciężkich dokonań, jakie zespół zrobił. Nie mówię nawet o samych instrumentalach, bo oni nie grali metalu. Instrumentalnie jest ciężko, tekstowo jest w cholerę jeszcze ciężej. Jedna z moich ulubionych płyt. Nie, może nie tak bardzo jak następna, ale o tym za chwileczkę. Dog Whistle. Tutaj tak samo już trochę odeszli od hip-hopu, bardziej się skupili na punk rocku oraz na jego syntetycznej stronie. Jest trochę już więcej elektroniki. Julian jest jeszcze bardziej wściekły wokalnie. No tutaj są w zasadzie jego wyżyny prawie, że no, instrumentalnie no to mucha oczywiście nie siada. Banjo. Te banjo, kurwa, to jest po prostu dla mnie niesamowite odkrycie, że można takie rzeczy na banjo robić. Dzięki Bogu. Otwiera album fantastyczny Camp Orchestra z genialnym po prostu budowaniem napięcia oraz fenomenalnym breakdownem na banjo pod koniec. Not For Love, no chyba najbardziej podobny do Death Grips utwór w tym miejscu. Przepraszam, w sumie bardziej Bad Grabber bym powiedział. Forks and Knives, mocno industrial rockowe w stylu Nine Inch Nails. Mamy piękne, ale smutne Arcanum, czy też USA Lullaby, które jest typowym, jazgotliwym, noise rockowym, potężnym pierdolnięciem, i to na samo zakończenie płyty. Bardzo brzmiało, przynajmniej przypominało Doubters. Tak, wiem, któryś raz już w ogóle nawiązuje do tego zespołu. Obiecuję, że do nich też na pewno dojdę, a z pewnością tak będzie, bo dobra, nie będę mówił zbyt wiele. Haha, świntuchy. Dog Whistle odniósł ogromny, artystyczny sukces. Zaczęli koncertować jeszcze dalej, ale no niestety w międzyczasie pojawiła się też pandemia, która mocno ograniczyła ich zasięgi. Zespół mocno kombinował, jak to nadrobić. W międzyczasie też odszedł wieloletni współpracownik zespołu, czyli Milman, kuzyn Juliana oraz perkusista Noah, niestety. Pojawił się niejaki Jackie Jack Boy. Śmieszna ksywka, by the way. Ogólnie on się nazywa Jack McDermott, który gra z zespołem od 2021 roku. No i tutaj zbliżamy się do zamknięcia wielkiej trylogii nowojorskiej, czyli wow, Trouble the Water. O kurwa, ale to jest potężna płyta. To jeżeli miałbym powiedzieć, co, którą płytę najbardziej charakteryzuje, to debiut był mocno hip-hopowy, rap-rockowy. Drugi album był najbardziej punk-rockowy i mocno społeczny. A trzeci to najbardziej nie metalowa rzecz, której dawno nie słyszałem czegoś takiego. Banjo brzmi tutaj przepotężnie i demonicznie. Tutaj dosłownie tak jak ta okładka, która przedstawia płonące trumny, dokładnie tak brzmi. Jest ciężka, jest wręcz nakłaniająca do zrobienia czegoś w końcu z całą tą chujową sytuacją w społeczeństwie. Kurwa, róbcie koktajle Mołotowa, rzucajcie w furgonetki policyjne. Kurwa, nie mogę tak mówić. Nie róbcie tego, uspokójcie się, inaczej pokazujcie sprzeciw. Nagrajcie jakąś zajebistą płytę, tak zróbcie. Pokażcie, że jesteście kreatywnymi ludźmi, nie musicie uciekać do przemocy. Kurwa, mądre to było, jak na mnie, haha. A więc,
jeżeli chodzi o trzecią płytę, tak jak wspomniałem, jest ona najbardziej metalowa z całej trylogii. Mamy tutaj chociażby Food from Plate czy We Come to Play. To dosłownie industrial metal. Fantastyczne Loose Talk, które otwiera płytę, ma świetne, mroczne intro na banjo. Mamy tutaj też sporo elektroniki, ale w takiej bardziej wkurwionej, tak jak w Boys Zap chociażby, tutaj znowu nawiązanie do Death Grips, no ale kurwa, no Julia miejscami brzmi jak MC Ride, a elektronika jakby była rzeźbiona przez samego mistrza Andy'ego Morina. Ja nic na to nie poradzę, że to słyszę. Skończ swój wewnętrzny dialog, też to słyszysz. Fantastyczne World War IV, które przez połowę utworu dosłownie buduje napięcie właśnie na banjo, żeby eksplodować na sam koniec. Back 50, które jest miejscami jakby grunge'owe trochę, jest brudne na pewno w tym stylu. No i cóż, jak na razie no, tyle chłopaki nagrali. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o fenomenalnej epce Survivor, która jest jakby podsumowaniem dwóch poprzednich płyt, pokazująca właśnie, że idą w kierunku bardziej cięższego brzmienia. No i cóż, ja chcę więcej takich zespołów. Kurwa. Wiecie, że w ogóle The Needle Drop, tą ostatnią płytę, która właśnie Trouble the Water, w ogóle wyszło w październiku tego roku. Ocenił na mocne 5. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że coraz bardziej bufoniasto odnosi się do nowych dokonań, nowych zespołów. Oczywiście no, każdy ma prawo do swojego zdania, ale on mógłby zamknąć mordę czasami. Dziękuję, że byliście ze mną. Wkrótce będzie więcej nowych filmów. Staram się jakoś spinać, żeby to w miarę regularnie wychodziło, no ale niestety no, nie zawsze uda mi się wyrobić, żeby co tydzień był film. No i tyle. Kochajcie sztukę, wspierajcie swoją lokalną scenę, kupujcie koszulki, chodźcie na koncerty. Tyle. Szanujcie się jako ludzi, kochajcie. Pa, trzymajcie się.